czekamy co 3 dni, więc więc na pewno nie jest to jakieś łatwe granie, bo wiadomo, że za chwilę mamy za 3 dni kolejny mecz i on jest dla nas arcyważny, bo musimy gonić czołówkę Ekstraklasy, więc mam nadzieję, że będziemy grali tak dobrze w defensywie jak dzisiaj i wykorzystywali sytuację, bo w poprzednim meczu dużo ich nie wykorzystaliśmy. Mecze z Krakowią nigdy nie były łatwe, ale wy już sobie trochę fajniejsze święta zapewniliście. Tak, ale te święta będą fajne, jak wygramy te 2 mecze, podskoczymy do czołówki i będziemy mogli się spokojnie przygotowywać do wiosny. Będzie się trochę artyzmu żozułe, bo te 2 asysty, nie wiadomo która ładniejsza i jeszcze czerwona kartka na nie, prawda? No tak, no, zagrał świetny mecz. No. Asystował, utrzymywał się przy piłce. No wiadomo, że takiego gościa w drużynie zawsze potrzeba, bo w trudnych momentach potrafi przytrzymać piłkę i nam pomaga. Wam się gra łatwiej w Europie, ponieważ przeciwnicy też próbują grać w piłkę, też atakują, nie tylko się cofają i murują bramkę, jak tutaj na lidze czy w Pucharze Polskim. No powiedziałbym, że te wszystkie mecze gdzieś w fazie grupowej to naprawdę się dużo łatwiej grało. Ja zagrałem w 2, ale oglądałem resztę z ławki czy z trybun. To naprawdę widać, że jeżeli gramy z drużyną, która też chce grać w piłkę, to zawsze futbol się obroni i dużo łatwiej to się gra niż jak się drużyna gdzieś zamuruje i czeka tylko na kontrataki. Nie jest łatwo być wyróżniony w takim meczu, kiedy Żozłe daje takie asysty, kiedy też inni strzelają, ale chyba masz poczucie, że bardzo dobry twój mecz, bo mnóstwo tych wygranych pojedynków, a też nie byle kto po drugiej stronie, no bo Pawlidis, który też bije teraz rekordy w Eredivisie. No tak, ale to jest moja robota na boisku, żeby na to 0 z tyłu grać, wygrywać te pojedynki. No wiadomo, że każdy by chciał strzelać bramki, asysty dawać, ale no, nie zawsze da się z obrony to robić, więc mnie tym bardziej cieszą takie mecze, jak wygrywamy i jest 0 z tyłu. Macie już przez futbolu, Rafał, powiedz? Słucham? Macie już trochę przez futbolu, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, po 2 meczach za 20 grudnia, nie wiem, od 21 już może będziemy mieli dosyć, ale trzeba jeszcze się skupić, tak naprawdę zregenerować siły, żeby wygrać, bo no, tak jak powiedziałem wcześniej, dla nas najważniejsza też jest teraz Ekstraklasa i te 2 mecze będą bardzo ważne, bo 6 punktów nam naprawdę doda takiego impulsu przed wiosną. A jakby ktoś ci powiedział w lipcu, że tak będzie się kończył rok, to brałbyś w ciemno, czy niekoniecznie? Czy brakuje tego pucharu? No wiadomo, że brakuje. Chcieliśmy grać na 3 frontach, mamy dużą kadrę, dużo zawodników, każdy chce grać, więc też fajnie zagrać na Narodowym. Rok temu wygraliśmy tam w bardzo trudnych warunkach naprawdę, więc my chcieliśmy wrócić tam jeszcze raz i zagrać mecz w 11 cały, no szkoda, że się nie udało. Musimy się cieszyć tym, co mamy, już o tym zapominamy, więc no mamy puchary na wiosnę i teraz zostaje Ekstraklasa. No bo z drugiej strony nikt nie zakładał chyba po tym losowaniu, że będzie łatwo wyjść z grupy. No dokładnie, no, grupa była ciężka, ale my cieszymy się, że może gramy dalej. A to masz jakiegoś wymarzonego rywala w 1/8, z kim chciałbyś się zmierzyć? Nie, nawet jeszcze nie analizowałem z kim możemy grać, więc zobaczymy. Nie wiem nawet kiedy losowanie jest, więc... Poniedziałek. No, to poczekamy do poniedziałku. Sześć meczów, 4 zwycięstwa, ta kampania pucharowa i plus te eliminacje to taki naprawdę solidny i no, pamiętny to będzie. Pamiętne tutaj wiele takich meczów rozegraliście, powiedziałbyś, który był najlepszy, Aston Villa, czy Wiedeń, czy może masz inny typ? Czy najlepszy? Najlepsze? Czy Mitila? Bym powiedział, że nie wiem, może no, dzisiaj też był dobry, no gdzieś zagraliśmy fajnie taktycznie i na 0 z tyłu, no, ale tak chyba najbardziej widowiskowy, no to ten mecz chyba z Austrią w jednym na wyjeździe, gdzie strzelaliśmy do siebie naprawdę i Erni strzelił tam na sam koniec super gola, gdzie nie jeden w tym momencie by tą piłkę pewnie gdzieś stracił, wybił, on potrafił to przyjąć i uderzyć, więc myślę, że to taki najbardziej pamiętny mecz. Jakieś plany na świętowanie sukcesu? No, regeneracja chyba, jakaś zimna woda i tak naprawdę za chwilę gramy następny mecz, więc nie ma czasu. A dzisiaj na boisku czuliście jakieś różnice między wami a piłkarzami Alkmaar, bo oni trochę na sędziego narzekali tutaj w mixzonie? Nie wiem czemu narzekali na sędziego. Myślę, że dobrze sędziował. Puszczał czasami grę, więc nie wiem, nas narzekali. A w lidze tego karnego ewentualnego, że tam do VAR-u w ogóle nie podchodził i nie analizował?
No ale no, ludzie tam siedzą na warze, więc chyba sędziom podpowiedzieli, że nie było co sprawdzać, więc nie wiem, no ja nie widziałem tej sytuacji. Z boiska też mi się wydawało, że tam nic nie było. Była taka chęć u was wzięcia rewanżu na AZ, po tym też co się działo w Alkmaar, czy zupełnie to nie siedziało w głowie? Nie, ja już wcześniej o tym powiedziałem, że my o tym zapomnieliśmy już po tych wydarzeniach tam, tak naprawdę nie wiem, kilka dni o tym rozmawialiśmy, a teraz podeszliśmy do tego czysto piłkarsko, żeby wygrać ten mecz i znaleźć się w fazie pucharowej.